Thank you.
Seltsam Zauern. Seltsam Zauern, śpiewam pieśń, bo Jezusa znam. Ja jestem z wami co dzień, ja jestem z wami co dzień, ja jestem z wami co dzień, tak mówi Pan. Ja jestem z wami co dzień, ja jestem z wami co dzień, ja jestem z wami co dzień. Chcemy teraz prosić naszą niemiecką grupę o pieśń. Jonatana, żeby nas wprowadził do modlitwy. Chwała Bogu. Wczoraj zapytałem taty, kto jutro mówi słowa do modlitwy. On mówi, ty. Trochę się zdziwiłem, ale mówię, dobra, okej. Zastanawiałem się, co można powiedzieć, bo jeszcze dzisiaj nawet tata mi mówił, to pamiętaj, to ma być zachęcenie do modlitwy, to nie ma być kazanie, to ma być zachęcenie do modlitwy. I niedawno usłyszałem taką ciekawą historię o pewnym człowieku, który siedział w bardzo luksusowym samochodzie i nagle nad jego samochodem przeleciał helikopter. I on sobie pomyślał tak, wow, ale helikopter, jak ja bym miał taki helikopter, albym mógł latać sobie. W kilka godzin byłbym w innym kraju, chwila i jestem gdzie chcę. I temu przejeżdżał tamtędy obok człowiek takim słabym samochodem, jakimś takim małym samochodzikiem i pomyślał sobie, wow, ale ten człowiek ma piękny samochód. Jakbym miał taki samochód, ale bym mógł sobie jeździć wszędzie, gdzie chcę. I obok tego człowieka też przejeżdżał człowiek na rowerze i pomyślał sobie, ale ten gość ma szczęście, ma taki samochód, może sobie jeździć, gdzie chce,
może dojeżdżać sobie gdzie chce, jak chce, o której chce. W deszczu może jeździć, nic go nie zachlapie. Ale tam gdzieś obok też na chodniku wszedł człowiek piechotą i sobie pomyślał, wow, ten gościu ma rower i ja mogę, jakbym miał taki rower, też mógłbym jeździć po mieście, gdzie chcę, na okoliczne miejscowości. Chciałbym mieć taki rower. A temu wszystkiemu przyglądała się pewna osoba na balkonie i pomyślała sobie tak, patrzy na tego człowieka, który szedł i mówi, wow, ten człowiek ma nogi, może chodzić. A to była osoba na wózku inwalidzkim, która była przykuta do wózka. I chciałem nawiązać do tego wersetu z listu do Tesaloniczan, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział. Często jako wierzący zastanawiamy się, za co mogę Bogu dziękować. A Pan Bóg, Paweł pisze tutaj do Tesaloniczan, żeby dziękować za wszystko. I tak od wersetu 16. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Mamy dziękować za wszystko. Wiecie, tak często rzeczy, które mamy, są dla nas takie oczywiste, że możemy chodzić, że mamy samochód czy rower, którym możemy gdzieś pojechać, że mamy siebie nawzajem, a często, jak często samemu się łapię na tym, że myślę tylko takimi kategoriami, co chciałbym mieć albo w jakiej sytuacji chciałbym się znaleźć, a nie doceniam tego, co mam. Często mówimy, ale to by było, jakby zbór miał 600 osób na wielkiej hali, a nie doceniamy tego, co mamy. Jesteśmy w pięknej sali, jesteśmy w swoim gronie. Z czego więcej chcieć? Tylko ewangelizować ludzi. Ale jeżeli już myślimy takimi kategoriami, że za co mam Bogu dziękować, to jest pewna obietnica. W ogóle Biblia jest pełna obietnic, ale jest taka szczególna obietnica, którą Jezus dał swoim ludziom. I ona jest napisana w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Tam po ukazaniu się 11 uczniom w Galilei, Pan Jezus odchodząc już, przemawia do swoich uczniów. 20 werset, druga część. A może inaczej, od 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I teraz. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wspaniała obietnica. Jeżeli, bracie, siostro, nie masz za co Bogu dziękować, to możesz dziękować nawet za to. Za tą wspaniałą obietnicę, że dzisiaj też między nami jest Pan Jezus Chrystus i możemy odczuwać Jego obecność, ale nie tylko teraz, ale wszędzie, gdzie będziemy, On będzie z nami. Wystarczy uczynić ten pierwszy krok i Go zaprosić do swojego serca, ale mamy za co Bogu dziękować. Jest z nami. Zapraszam do modlitwy. Powstajmy. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn, umiłowany. On zgładził grzech, baranek na wieki, królów król, panów pan. Jezus, najwyższy pokoju.
bliżej, o bliżej, porzucić chcę. Wszystko, co jeszcze do świata mnie wiem, co mi odrywa łaski tej na świeckie rozkosze i złudny ich czas. Świeckie rozkosze i złudny ich czas. Bliżej, o bliżej, znieś mnie. אל תאמין להחצנים, לא חוקק בחיים במועד. מה קרה? או, מיסטר דודי, לנוח, לנוח. בוא נתחיל בכניסה למועדון. Amen. Usiądźmy. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Tage jetzt. Panie Boże, Panie Jezus Chryste, dziękujemy Tobie za te dni. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Du baust deine Gemeinde. Ty budujesz Twój Kościół. Und du hast versprochen, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Ty obiecałeś, że bramy piekielne nie przemogą go. Wir danken dir jetzt, dass wir auch gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen. I dziękuję Tobie za to, że teraz wspólnie możemy otworzyć Twoje Słowo. Segne, stärke und ermutige uns auch durch das Wort heute. I wzmocnij, posil i zachęć nas przez Twoje Słowo. Amen. Amen. So, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzliche Grüße mitbringen aus Ansbach. Kochani, przyłożę bardzo serdeczne pozdrowienia ze zborów Ansbach. Viele Geschwister haben mir persönliche Grüße ausgedrückt, aber ich werde es jetzt allgemein. Wiele braci i sióstr takie osobiste pozdrowienia przekazywało, ale ponieważ nie będę się teraz rozwodził, więc przekazuję takie ogólne pozdrowienia. 20 Jahre Gemeinde Nowogard. 20 lat zboru w Nowogardzie. Als wir damals angefangen haben, wussten wir nicht, was draus wird. Pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy tą pracę wspólnie z wami, nie wiedzieliśmy, co z tego będzie. Aber der Herr Jesus hat uns die Zusage gemacht, dass er seine Gemeinde bauen wird. Ale pamiętaliśmy, gdzieś utkwiło w naszej myśli to, co Pan Jezus powiedział, że to On buduje swój Kościół. Und wir dürfen seine Mitarbeiter sein. A my jesteśmy Jego współpracownikami w tym dziele budowania. Aber der Herr hat gebaut und ihm gebührte für die Ehre. I On wybudował, On zbudował i Jemu należy się chwała. 20 Jahre des Säens, des Wachsens und auch der Ernte. 20 lat orania, siania, wzrostu, ale również zbiorów. Und es waren sicherlich auch für euch nicht immer einfache Zeiten. Ja jestem świadomy tego, że nie zawsze dla was to był łatwy czas. Es ist so wie in der Natur, so ist es auch im Reich Gottes. I kochani, tak jak jest w naturze, tak jak jest w przyrodzie, tak samo jest w Kościele, w Królestwie Bożym. Es wird gesät und es wächst. Sieje się i rośnie. Aber wir müssen sagen, nicht alles, was im Acker wächst, ist eben auch göttlicher Natur. Jednakże mamy świadomość tego, że nie wszystko, co rośnie na tym Bożym polu, ma Bożą naturę. Und das ist auch in der Gemeinde Jesu so. I tak samo jest też w Kościele Jezusa Chrystusa. Jede Hausfrau, jeder Gärtner, jeder Ackerbauer weiß. Każdy rolnik, każda gospodyni domowa, która ma taki przydomowy ogródek, wie.
Was wächst denn zwischen der guten Saat? Że pomiędzy tym, co posiała, wyrastają również inne rzeczy, których wcale nie siała. Das Unkraut. Chwasty. Und der Herr Jesus, er hat uns ein Gleichnis gegeben, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. I Pan Jezus dał taką przypowieść, która bardzo zbliża nas do tego tematu. Und wir möchten heute Morgen kurz ein geistliches Prinzip uns anschauen. Dzisiaj rano chcielibyśmy spojrzeć na taką duchową, duchową prawidłowość w związku z tym tematem. Und es ist wichtig, dass wir uns mit geistlichen Prinzipien beschäftigen, um die Vorgänge in dieser Welt und auch im Reich Gottes zu verstehen. I ważnym dla nas, jako dla ludzi wierzących, jest to, abyśmy pewne rzeczy w naszym życiu rozważali, stosując się do pewnych duchowych zasad zawartych w Biblii. Wisst ihr, und es ist wirklich so, das, was wir mit unseren irdischen Augen sehen, ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Prawda, którą widzimy naszymi oczami ludzkimi, tymi fizycznymi oczami, to jest tylko część prawdy. Es gibt eben auch geistliche Vorgänge, die wir mit unseren Augen nicht sehen. W tej prawdzie, którą widzimy oczami ludzkimi, jest również duchowa prawda, której bez otwartych oczu duchowych nie jesteś w stanie ujrzeć. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 13. Chciałbym przeczytać pewną przypowieść, pewien fragment Słowa Bożego z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Und wir lesen dort die Verse 24 bis 30. I przeczytamy wersety od wersetu 24 do wersetu 30. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety od 24 do 30. Ein Moment. Leider. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasami, nie wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Warum hat Jesus in Gleichnissen gesprochen? Dlaczego Pan Jezus przemawiał przez podobieństwa? Das hat mehrere Gründe. Na to jest kilka powodów. Aber ein Grund ist, ale jednym z tych powodów jest, das Gleichnis ist eine Hilfe zum Verstehen. Że porównanie, przypowieść jest pewnym narzędziem do zrozumienia pewnej Bożej prawdy. Es fällt uns Menschen von Natur aus schwer, geistliche Zusammenhänge zu verstehen. Nam, ludziom z natury, jest ciężko zrozumieć pewne duchowe prawdy Słowa Bożego. Drum nimmt Jesus Bilder aus der Natur, aus dem täglichen Leben, die die Menschen gut verstehen können. Dlatego Pan Jezus używał przykładów z dnia codziennego, ażeby przybliżyć te Boże prawdy ludziom, którzy go słuchali. Und man kann sich solche Dinge auch gut merken. I wtedy człowiek nie tylko zrozumie, ale również zapamięta pewne rzeczy. Jesus redet hier von einem Menschen, von gutem Samen und von einem Acker. Tutaj Pan Jezus opowiada o pewnym gospodarzu, o pewnym człowieku, o dobrym zasiewie i o pewnym polu, na którym to zostało zasiane. Damit hatten die Menschen täglich zu tun. Ci ludzie, którzy go słuchali, mieli z tym do czynienia na co dzień. Dann redet er auch von Frucht und von Unkraut. I mówi także o owocu, o zbożu, o pszenicy, jak i również o chwaście, jakim jest konkol. Das wissen die Frauen gut in ihrem Garten. I wszystkie kobiety, które tam były, bardzo dobrze rozumiały, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc o chwastach.
Dann redet er von Knechten und von einem feindseligen Menschen. Mówi o sługach, o tych, którzy pracowali na roli tego człowieka, ale mówi również o pewnym wrogu, który zasiał to, co nie trzeba na jego polu. Auch das können wir verstehen, was das ist. No i my też rozumiemy, kto to jest przyjaciel, a kto to jest wróg śmiertelny. Und zum Schluss redet er noch von der Ernte und von den Schnittern. Also die, die Ale na koniec mówi o żniwie i o wycięciu zarówno tego, co dobre, jak i tego, co złe. Aber wenn wir diese neuen Begriffe nicht erklären oder wenn Jesus diese neuen Begriffe nicht erklärt, dann können wir sie auch nicht verstehen. Gdyby Pan Jezus nie wyjaśnił tych dziewięciu elementów, które teraz wspomnieliśmy, nie do końca bylibyśmy w stanie zrozumieć tej historii. Was ist jetzt mit diesen einzelnen Begriffen gemeint? Co ma na myśli Pan Jezus, używając tych przykładów? Jesus ist uns ein großes Vorbild auch als Lehrer. Pan Jezus jest naszym przykładem idealnego nauczyciela. Wir könnten jetzt über jeden dieser Begriffe eine Bibelstunde halten. I tak naprawdę, gdybyśmy teraz mieli dużo czasu, dalibyście mi 9 godzin, to o każdym z tych elementów, które wspomniałem, mógłbym przez godzinę mówić. Wir können sogar eine Bibelwoche darüber halten. Mało tego, gdybyście mieli cały tydzień, to moglibyśmy każdego dnia przez 9 dni tylko o jednym elemencie mówić. Aber Jesus konnte in zwei oder drei Sätzen so ein Gleichnis erklären. Ale Pan Jezus objawiał, objaśniał jedną lub dwie przypowieści po tym, jak ich użył. Und das müssen wir lernen, dass wir geistliche Dinge einfach kurz erklären. I tego musimy się uczyć, również jako nauczyciele Bożego Słowa od Pana Jezusa, żeby te duchowe rzeczy w miarę zrozumiale, otwarcie, ale również krótko tłumaczyć. Genau. Und hier können wir viel von Jesus lernen. I teraz nauczymy się trochę od Pana Jezusa. Die Jünger kamen zu ihm und fragten ihn und sagen, erklär uns doch einmal dieses Gleichnis. I uczniowie przyszli do niego i poprosili o wyjaśnienie tego tej przypowieści, tego podobieństwa. Gut. Mateusz 12, ab Vers 36. 13. Ja. Mateusz 13, od 36 wersetu. Soll ich lesen? Bist ja, lese. Ja. Ja. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie ojca swego, kto ma uszy, niechaj słucha. Die Vorgänge in dieser Welt, die werfen bei uns Christen oft die Frage auf, warum? Bardzo często ludzie tego świata rzucają nam, wierzącym ludziom, w twarz takie pytanie, dlaczego? Und wir wundern uns manchmal. Czasami się dziwimy, że ludzie o to pytają. Und können nicht verstehen, was eigentlich passiert. Czasami też nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co i dlaczego się stało. Wenn wir diesen Text betrachten, dann finden wir Antworten auf die Ereignisse in der Welt und in der Geschichte. I znajdziemy tutaj w tym wyjaśnieniu, które Pan Jezus zostawia, objaśnienie co do tych wszystkich elementów, co do pewnych prawd Bożego Słowa. Wir lesen nochmal in Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Ich lese es auch mal auf Deutsch, weil ein paar Geschwister und Kapitel dabei von den Jungen. Matthäus 13, 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte,
da erschien auch das Unkraut. 24 bis 30. Das haben wir schon gelesen. Ja, 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 aber nochmal, ja. Aha. Jeszcze raz wam przeczytam. Mamy objaśnienie, a teraz jeszcze raz, do czego jest to objaśnienie? Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebieskie do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol, więc przyszli słudzy gospodarza i powiedzieli, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli, skąd więc ona konkol? A on im rzekł, oto nieprzyjaciel uczynił, a słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zabierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Jesus hat guten Samen auf seinen Acker gesät. Pan Jezus mówi o tym, że to dobre nasienie zostało na jego polu posiane. Seit 2000 Jahren leben und wirken Christen in dieser Welt. Od 2000 lat wierzący chrześcijanie funkcjonują, pracują, działają na tym świecie. Und es gibt heute weltweit gesehen wahrscheinlich mehr wiedergeborene Christen als zu allen Zeiten. I dzisiaj na całym świecie jest więcej wierzących ludzi, nawróconych ludzi niż kiedykolwiek w historii ludzkości. In der Summe leben in den letzten 100 Jahren mehr Christen in dieser Welt als die ganzen Jahrhunderte vorher zusammen. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to w ciągu ostatnich 100 lat, czyli w, powiedzmy w XX wieku, i ta część XXI wieku teraz, czyli w ostatnie 100 lat, na Ziemi żyło więcej chrześcijan niż przez 1900 poprzednich lat. Und razem wziętych. Und wir können sagen, das Ackerfeld Gottes steht in der Blüte. I można by powiedzieć, że te pole Boże jest obfite w owoc, obfite w plon. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Christenverfolgung, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Z drugiej strony jednak jesteśmy świadkami w dniu dzisiejszym prześladowań chrześcijan, jakich jeszcze do tej pory chrześcijanie nie przeżywali. Christen werden diffamiert, verleumdet, lächerlich gemacht, vertrieben, verfolgt und getötet. Chrześcijanie są wyśmiewani, są wyszydzani, są prześladowani, są wtrącani do więzień i są zabijani. Wie konnte es so weit kommen? Skąd to wszystko się bierze? Jesus sagt, während die Menschen schliefen. Während die Menschen schliefen, da kam der Feind und säte das Unkraut. Während die Menschen Kiedy schliefen. Ludzie zasnęli, powiedział Pan Jezus, przyszedł wróg i nasiał swojego. Trotz der Ereignisse in dieser Welt schläft die Menschheit und auch ein großer Teil der Christenheit. Niestety, kochani, ten świat śpi, ale tragedią tego świata jest to, że część chrześcijaństwa również śpi. Die Welt heute liegt im geistlichen Tiefschlaf und leider auch die Christenheit. Dzisiejszy świat jest pogrążony w głębokim duchowym śnie, a co gorsze, część chrześcijaństwa do tego snu się bardzo mocno przyłączyła. Sie realisieren diese Zusammenhänge nicht, diese geistlichen Zusammenhänge, die wir in Matthäus 13 gelesen haben. Nie realizują tych duchowych, nie, albo inaczej, nie zdają sobie sprawy z tych duchowych praw, które tutaj są zapisane. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn der Mensch schläft, dann möchte er nicht gerne gestört werden. Nie wiem, jak to u was jest w Polsce, ale ja, kiedy idę spać, to nie lubię, jak ktoś mi w tym śnie przeszkadza. Und viele Christen haben heute ihre Ohren und ihre Augen verschlossen vor den geistlichen Realitäten. Dlatego wielu chrześcijan również dzisiaj, w dzisiejszym świecie, w swoim śnie nie lubi, jak im ktoś przeszkadza i próbuje ich obudzić. Man nimmt die Dinge zur Kenntnis, aber man möchte nicht damit behelligt werden. Gdzieś tam pewne prawdy Słowa Bożego funkcjonują w przestrzeni, ale człowiek nie przyjmuje ich, bo dobrze jest mu pospać. Deshalb kündigt der Herr Jesus sein Kommen auch um Mitternacht an. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówił o swoim przyjściu, to porównał swoje przyjście do przyjścia złodzieja w nocy. In Matthäus 25, Vers 6 lesen wir.
Z Mateusza 25,6 czytamy. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam. Wtedy o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Akurat tutaj jest przypowieść o oblubieńcu, nie o złodziei. Und um Mitternacht, das ist bei den meisten Menschen die Tiefschlafphase. Powiedzmy sobie szczerze, normalnie ludzie o północy śpią. Und das ist auch die geistliche Tiefschlafphase der Gläubigen. I jeżeli dobrze zaśniesz przed północą, to około północy, od północy, tam gdzieś do około godziny drugiej, jest to najgłębszy sen. I niestety mam świadomość tego, że dzisiejszy świat chrześcijański znajduje się w fazie tego głębokiego snu. Und wenn, während die Menschen schlafen, diese Zeit nutzt der Feind. I kiedy człowiek śpi, to kto wtedy przychodzi? Wróg. Bo wie, że wtedy może sobie poharcować. Und er sieht das Unkraut zwischen den Weizen. I zaczyna siać konkol między pszenicę. Die Welt kann die Ereignisse, die heute geschehen, nicht beurteilen. Świat tego nie widzi. Sie sieht nicht den Feind, der das Unkraut sieht. Świat nawet nie postrzega tego, który sieje konkol jako wroga. Und nun geht diese Saat auf. No i pewnego razu to wychodzi na jaw. Die Saat, die der Herr Jesus gesät hat, das sind die Söhne des Reiches. Die Saat, die der Herr Jesus gesät hat, sind die Söhne des Reiches. Also das ist die Gemeinde heute. Ne? To ziarno, które posiał Pan Jezus, które posiał Pan Bóg, to są synowie światłości, to są synowie Królestwa. To jest dzisiejszy Kościół. Wierząc. Aber auf der anderen Seite geht auch die Saat auf, die der Teufel gesät hat. Ale wraz z ich wzrostem wzrastają również ci, których posiał diabeł. Und nun geht beides miteinander auf, Weizen und Unkraut. I pszenica rośnie z konkolem, wierzący z niewierzącymi, jednocześnie. Jesus meint hier ein Unkraut, das dem Weizen verblüffend ähnlich sieht. Tutaj konkol w swoim wyglądzie, przynajmniej w pierwszym stadium dorastania, jest bardzo podobna do pszenicy. Ciężko odróżnić jedno od drugiego. Und dieses Unkraut erkennt man erst, wenn es Frucht ansetzt. Dopiero kiedy kłosy się pojawiają, człowiek zauważa różnicę między jednym a drugim. Und dieses Unkraut ist das gefährlichste. A ten konkol jest bardzo niebezpieczny. Heute wird uns erzählt, alle Religionen sind gleich. Zobaczcie, dzisiaj niektórzy mówią, przecież wszystkie religie wyglądają tak samo, wszystkie są takie same. In jeder Religion ist etwas Gutes zu finden. W każdej religii znajdziesz coś dobrego. Tak naprawdę, jak się przyjrzysz każdej religii, to ona jest zbudowana na 10 przykazaniach. Das Unkraut sieht dem Weizen verblüffend ähnlich. I bardzo często dzisiejsza konkol wygląda podobnie do pszenicy. Aber wo ist der Unterschied? Wo erkennt man Ale den Unterschied? Gdzie jest różnica? Jak rozpoznamy tą różnicę? An der Frucht. Po owocu. Und die Früchte, die sehen wir heute sehr gut. I niestety dzisiaj widzimy te owoce bardzo dobrze. Wir sehen die Früchte in der Welt. Widzimy owoce tego świata. Die Ereignisse, die heute um uns geschehen. Widzimy rzeczy, które się dzieją wokół nas. Aber wir sehen auch die Früchte im Reich Gottes. Ale widzimy również owoce Kościoła, widzimy owoce Królestwa Bożego. Wie wir sie auch hier heute unter uns sehen. Dzisiaj, będąc wśród was, mogę je widzieć. Menschen, die den Herrn Jesus angenommen haben. Ludzie, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Das ist die Frucht. To jest owoc. Lesen wir Matthäus 13, Vers 27 und 28 nochmal. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to od nieprzyjaciel uczynił. Słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? Nun die Knechte fragen, willst du, dass wir das Unkraut herausreißen? Panie, czy chcesz, abyśmy powyrywali tą konkol? To powyrywamy chwasty. Nein, das will der Herr nicht. Ale Pan mówi nie. Spokojnie, panowie. Im Ausreißen, da wären wir als Christen gut. Dlatego, że wyrywając chwasty, możecie wyrwać również to, co dobre.
Aber der Herr sagt nein. Nie. Warum? Dlaczego? Nun, die Antwort finden wir in Vers 29 und 30. Das lesen wir nochmal. I czytamy 13, 29 i 30. Odpowiada, nie, abyście czasem wybierając skąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy, pozwólcie obydwóm ruść razem do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw skąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Das ist die große Gefahr, dass wir neben dem Weizen auch das neben dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Dokładnie, to jest takie niebezpieczeństwo, że wraz z chwastami możemy niechcący wyrwać to, co dobre. Denn ob es Unkraut ist oder Weizen, das zeigt sich erst bei der Ernte. Dlatego trzeba poczekać do okresu żniw, aby wtedy dobrze wiedzieć, że to jest pszenica, to jest owoc pszenicy, a to jest skąkol i to jest owoc skąkolu. Und viele Christen und viele Gemeinden befleißigen sich heute einer Art Rechthaberei oder Besserwisserei, indem sie versuchen, alles Unreine, alles Unkraut aus dem Saat herauszureißen. I wiele kościołów, wiele zborów, wiele ruchów wyznaniowych dzisiaj zajmuje się bardzo wyrywaniem chwastów na polu, które jeszcze nie dojrzało do żniwa. Aber der Herr hat uns nicht geboten auszureißen, sondern zu säen. Ale Pan Jezus, kiedy zostawiał nam swoje polecenia, to zauważcie, że On nie powiedział idźcie na cały świat i wyrywajcie chwasty, tylko powiedział idźcie i siejcie Ewangelię. Wir sollen und können nicht vor der Zeit beurteilen. Nie możemy przed żniwem dokonać osądu, co jest konkolem, a co jest pszenicą. Wir leben heute in der Zeit der Gnade. Żyjemy jeszcze w czasie łaski. Und wir verstehen das immer so, als wenn nur die Gläubigen allein unter der Gnade stehen. I czasami sobie tak myślimy, że to tylko my wierzący żyjemy pod łaską Bożą. Das ist aber nicht richtig. Ale to nie jest prawda. Im Reich der Himmel soll um der Auserwählten willen beides wachsen. Jedno i drugie rośnie pod łaską Bożą. Zarówno to, co Boże posiane, rośnie pod Bożą łaską, jak i to, co posiane przez wroga, nadal wzrasta pod Bożą łaską. Unkraut und Weizen. Zarówno chwasty, jak i zboże. Gott liebt auch die Menschen, die dem Evangelium widerstehen. Wiecie, Bóg kocha również ludzi, którzy przeciwstawiają się Ewangelii. Jesus liebt seine Feinde. Pan Jezus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dass das so ist, dass Unkraut und Weizen gleichzeitig wachsen, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu allen Menschen. I moi drodzy, to, że zarówno chwasty, jak i zboże na tym Bożym polu mogą równolegle ze sobą wzrastać, to jest również objaw Bożej łaski. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Bóg chce, aby każdy został zbawiony. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Und was ein Menschenleben ist, Frucht oder Unkraut, das zeigt sich erst am Ende. I kochani, to, czy czyjeś życie jest chwastem, czy czyjeś życie jest pszenicą, objawi się w dzień sądu, w dzień żniwa. Wir Menschen würden nicht bis zum Ende warten. Nie musimy czekać do końca. Wir würden vorher schon ausreißen. My, Słowo Boże, mówi, że dzieci Boże zostaną zabrane. Aber der Herr ist barmherzig, gnädig und geduldig mit den Menschen. Ale zobaczcie, Pan Bóg jest nadal łaskawy i cierpliwy w stosunku do ludzi. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 45. W Mateusza 5, 45 Pan Jezus mówi takie słowa. Dass sich seine Liebe darin zeigt, dass er es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Wir als Gläubige meinen immer, Gott lässt es nur über uns regnen. My to myślimy sobie, że tak, Pan Bóg to tylko swój deszcz błogosławieństwa zrzuca na nas, wierzących. Aber Gottes Güte und seine Gnade ist für alle Menschen da. Ale Boża łaska i Boże błogosławieństwo spada również na tym samym polu na ludzi niesprawiedliwych. Die Knechte, die ihm diese Frage stellen, ci słudzy, którzy chcieli wyrywać chwasty, das sind die Engel. To są aniołowie.
Der Unterschied zwischen den Engeln und uns ist, różnica między nami a aniołami jest taka, ihnen ist die Liebe Gottes zu uns Menschen fremd, den Engeln. Że oni, dla nich miłość Boża, w sensie w jakim my jej doświadczamy jako ludzie, jest obca. Die Engel sind zum Gehorsam Gott gegenüber geschaffen. Aniołowie są sługami Bożymi, nie dziećmi Bożymi. Aber uns liebt Gott, auch wenn wir in der Sünde sind. Nas Bóg kocha, pomimo tego, że czasami popadamy w grzech. Die Engel kennen Gottes Gnade nicht. Aniołowie muszą być posłuszni. Kiedy są nieposłuszni, to Słowo Boże mówi, że zostali strąceni z nieba. Oni nie znają czegoś takiego jak łaska Boża. Es ist ihnen nicht erklärlich, wieso das Gott mit uns sündigen Menschen in Gemeinschaft steht. Dla nich to jest niezrozumiałe, że Pan Bóg w taki łaskawy sposób postępuje z nami ludźmi. Ihnen ist das nach 1. Petrus 1, Vers 12 ein Geheimnis. Słowo Boże w 1 Piotra 1, 12 mówi, że dla nich jest to tajemnica zakryta przed ich zrozumieniem. Deshalb sagt der Herr in Vers 29, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. I w 29 wersecie, chociaż aniołowie wyrywali się do tego, żeby wyrwać palę chwastów na ziemi, Pan powiedział nie, żebyście czasami nie usunęli tego, co jest moje, tego, co jest dobre. Gott hält die Engel in ihrer Heiligkeit zurück. Kochani, naprawdę aniołowie mają wielką chęć zejść tutaj na ziemię i zrobić trochę porządku, ale Pan Bóg w swojej łaskawości ich powstrzymuje przed tym. Wir als Christen heute, wir leben in der Gnadenzeit. My jako chrześcijanie dzisiaj żyjemy w czasie łaski. Es ist für uns oft nicht einfach, aber wir müssen diesen Zustand aushalten. I czasami dla nas nie jest to łatwe, ale musimy też w tym wytrwać. Das neben dem Weizen eben auch czasami również my jako dzieci wächst. Boże mamy świadomość tego, że gdzieś tam obok ciebie rośnie ten chwast i miałbyś ochotę go wyrwać. Ale to nie twoje dzieło, nie twoja robota. 20 Jahre Novogard. 20 lat Novogardu. Ihr habt bestimmt manches aufgehen und wachsen sehen. Widzieliście na pewno nie jeden wzrost, nie jedną dojrzałość. Und nicht alles war Weizen. I widzieliście też nie jeden konkol, który wyrósł na tym polu. Wir, die wir an Jesus glauben, sind unendlich kostbar in Gottes Augen. Ale pamiętajcie, że w oczach Bożych wszyscy jesteście bezcenni. Und Gott lässt um seine Liebe zu uns und zu allen Menschen manches zu. I czasami ze swojej wielkiej miłości i ze swojego miłosierdzia Pan Bóg na pewne rzeczy pozwala również w waszym gronie. Das müssen wir bei allem Schrecklichen in dieser Welt auch. I przy tym całym źle, jakie jest wokół nas na tym świecie, musimy to zaakceptować. Doch die Zeit der Ernte ist nahe. Ale, kochani, czas żniwa się zbliża. Und dann wird eine Trennung sein. I nastąpi segregacja, nielubiane słowo, oddzielenie konkolu od pszenicy. Aber bis dorthin ist unser Auftrag zu säen. Ale dopóki to się nie stanie, naszym zadaniem jest siać. Auch wenn wir sicher noch manche Enttäuschung in unserem Dienst nawet erleben. Jak obok nas wyrasta jakiś konkol rozczarowania, zniechęcenia, a może jakieś zranienie z powodu ludzi, którzy niby byli wierzący, ale się okazało, że wierzącymi nie są. Aber wir wollen uns davon nicht entmutigen lassen und weitersehen. I nie mówię tego, żeby was przygnębić, ale żeby was zachęcić. Noch einmal den Vers 30. W 30. wersecie jeszcze raz. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte wird will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen. Zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły, powie Pan żniwa. Genau, den kompletten Vers 30, ja. Lasst uns weiter sehen im Acker Gottes. Bracia, siostry, siejcie. Dalej siejcie z taką ręką, jak to się mówi. Słowo uciekło. Und wohl uns, wenn wir Weizen sind in Gottes. Szczodrze siejcie. I niechaj Pan Bóg daje wzrost jak najwięcej pszenicy na waszym polu. Amen. Amen.
imię Jezus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen.